Now it is on you to start your own medieval dynasty. Jaho, witam wszystkich, Isayuki z tej strony i Arlinka. Hejo. Gdzie jest ten gest na przywitanie się? O, w... I love you. Pożegna... O, na... w jedynce prawy dolny róg. Powiedziałam I love you. Trzeba zapamiętać. Hello. Hello, o, ale jestem brudna. Tam krzyczysz. Hello. Ale jestem brudna. Dobra. Co prawda konkretnego dużego planu na odcinek dzisiaj jeszcze nie mam. Wiem, że chcę zrobić brązowe narzędzia. Zaraz je tu będę odblokowywać. Stoję tak śmieszny na środku, bo mam przeważone chyba... Mam 150 kg w kieszeni, ale tak stanęłam, że mogłam wyciągnąć ze skrzynki wszystko, co potrzebuję i dostać do... Co to jest? Jak to się nazywa? Do kowadła. Żeby się nie musieć ruszać. No, zrobię te narzędzia. Się rozbiegają. Właśnie widzę no. Tam. Ponad tymi świnkami tak biegają. Stoi. No ten, co o nie się troszczy. Ale fajnie stoi nad tą jedną świnką. Podparł się boczki oba i zadowolony. Tak, i się pyta, co ty tu świnka robisz? No właśnie, co tu się odświniaja? Dwie rzeczy możemy zrobić. Chciałabym albo znaleźć kopalnię, w której znajdziemy żelazo. Ja nie wiem, gdzie jest. Arlince też umknęło na szczęście. Tak, bo pisaliście mi w komentarzach, gdzie tam można to znaleźć. Zapamiętałam, że tylko koło jakiegoś miasta, ale na całe szczęście nie pamiętam koło którego, więc... No ja stawiam na skałki, ale może rzeczywiście nie. Może to jest taka ściema, że w skałkach może być. Znaczy tam jest koło skałek po lewej taka malutka niebieska kropeczka, ale to tak wyglądało wejścia. Po lewej, po prawej jest malutka kropeczka tak samo. A faktycznie jest trochę, no. No, a i tu jeszcze jest jaskinia, kurde. No, coś by się znalazło nad tym obok jeziorem, nas. Tak na północy. No, jest taka ładna tak samo, też można tam podejść. Możemy się rozdzielić i sprawdzić. Pewnie. Ja mogę pobiec na to. Pewnie. I tak. Drugą opcją, którą chciałam zrobić, to ja w tych okolicach tutaj kiedyś gdzieś znalazłam fajny dom, ale go całkowicie nie zdążyłam, że tak powiem, obrabować, bo nie miałam miejsca w plecaku, zbóje byli, mnie pogonili i teraz nie pamiętam, czy to było gdzieś tutaj. Czy to było tutaj już blisko stoi, no i nie wiem. Myślę, że na twoim odcinku pójdę szukać, a teraz pójdę na tą kopalnię sprawdzać. O, laj, czekaj, co tu się dzieje? Kto mnie atakuje? Gdzie mnie atakuje? Podeszłam do domu, pewnie zbuję. O, no a to zaraz jesteś w domu? No. A nie, to wilki, dobra. Jestem w domu. Drewniana włócznia na dwójeczkę, proszę. A nie, ja mam tą przecież, o, pałkę. Jak jesteś przy tym domu, to sprawdź od razu, bo... W komentarzach dostałam informację, że widzi ktoś gniazdo, wybaczcie, nie pamiętam loginu, gniazdo na dachu. Ja jestem prawie pewna, że w pierwszych odcinkach ja z tego gniazda wyciągnęłam pieniądze, ale jakbyś tam wskoczyła, możesz zobaczyć, czy może rzeczywiście... No wskakiwałaś na jakiś dach, pamiętam. Mhm, to było chyba tam, no i ogólnie na wszystkie dachy, gdzie się da to wchodzić. Czemu tu leży? Leży martwa świnka. O, może trzeba. Wilki na zewnątrz. Trzeba je jednak... ogrodzić. Ale to chyba nie nasze. Dobra, myślę, muszę się tym wilkami nasze? Zająć chyba. No nie, no my mieliśmy trzy, no i trzy są w domu. A wiesz, czasem są gdzieś takie leżące stworzonka. Ojej, co ta świnka robi? Siedzi? Skubana świnka. No kurde. A zanim pójdziesz tam poszukiwać tego całego ewentualnie kopalni, to wróć, ja będę dynastii. Mieć... O, fajnie, wróć, będę mieć dla ciebie kilof brązowy. Już jestem. O, nie mogę się ruszyć teraz. Wilki mnie zabiły. Rzydko. No, bywa, nie? I po moim życiu. Ja bym to opuściła tutaj, bo nie mogę się ruszyć, a gra się... Gra mnie przeteleportowała. Tylko sobie 1 kilo wyposażę i oddaję ci resztę. Poczekaj, jeszcze nie wszystko. Brązowy kilo. Moment, sterowanie muszę sobie przypominać. Miedziany młotek sobie zostawię. Czy ja mam jeszcze za ciężko? Chyba jeszcze tak. Co ci mogę jeszcze opuścić? Ja coś się wydarzyło. Kłodę. Brak zasobów, ziarno pszenicy. Aha.
Tu, siekiery? Woda. A siekiery też? Też. To wszystko do magazynu. A do magazynu, tak. Dasz radę wziąć 24 kłody? O, super. Mi nie dali. Patyki sobie zabiorę stąd. Ty patrz, no nie mogę cię przesunąć, a ty możesz mnie przesunąć, żeby się dostać do magazynu. A, jak jesteśmy w dwóch magazynach. Nie, to chyba jakiś błąd czasami wyskakuje i mam opcję, że wchodzę tak, ty jesteś tutaj, ale czasami jej nie ma. Dobra, 3 kilofy odkładam. I co ty jeszcze robiłaś? Siekiery. Tak, i jeszcze odkładam. Biorę patyki i zrobię na noża. Chcesz nóż brązowy? A, nie. Nie? Nie. To nie. No, ja się muszę napić. Co wy tam możecie posiać? A ty nie masz przy sobie może mięska czy coś do jedzenia, bo... Kilka sztuk pieczonego mam tylko. Rzuciłabyś mi ze dwie? Bo nie wiem, czy jest mięso w magazynie. Przed chwilą patrzyłam i nie było. Chyba, że jeszcze nie dojechało. Dobra, wystarczy. Ja bym ziarno pszenicy. Ziarno pszenicy można zrobić bum bum ciach ciach i będzie wtedy... Bum bum. Może być wykorzystane na... Wrócisz mąki na żarna w stole do obsiania pól wiosną. Aha, wiosną lub jesienią. Dobra, nie masz. Jeszcze nóż sobie przypiszę. Jesteś koło mnie? Nie, nie macie? Nie, chyba nie na razie. Jestem w magazynie. Bo rozbieram się z rzeczy. No to nie mamy ten. Kilo, łopata, bełt, młotek, pochodnia, jedzonko. Okej, to chyba jestem gotowa. Jeszcze tylko zjem i napiję się i lecę. A możesz zrobić sierp albo kosę? Sierp, tak? Sierp, mogę. Bo oni chyba sierpa nie mają... Nie wiem, czy nie wiem, o co im chodzi. Zrobić to jako miedziane? Czy już też brązowe? Miedziane im zrób, co tam będziesz im. Czytałam w komentarzach informację, żebyśmy może nie wydawały niepotrzebnie takich lepszych narzędzi ludziom, ale w sumie surowców jest naprawdę sporo. Nie brakuje nam. Sierp, tak? No. Zamiast kosy? Obojętnie, sierp albo kosa. Sierp ale jest chyba nie widziały. Aha, to jest jedno i drugie. Z brązowych jest. Jest brązowa kosa, jest brązowy sierp. Kosa jest prostu droższa w stworzeniu. No dobra, zrobię im sierp. Kłoda. Zdążyłaś te kłody wrzucić do magazynu? Zdążyłaś to. Idę jeszcze raz do tego domku. Okej. Już nie mam życia, to nie wiem, te wilki mnie pewnie zaraz zjedzą. Tych, a nie masz babki? Tam już widzę. Nie mam. Nie ma. Liścia bobkowego, co wszyscy mnie poprawiają, że liść bobkowy to jest liść laurowy. Ja mówię, wiem! Po prostu w moich okolicach. Jaki? Laurowy chyba suszony. To jest liść bobkowy. A. Ale ja po prostu mówię, jak się w moich okolicach mówi na tę babkę liściastą. Liść bobkowy, u nas to jest liść bobkowy. Się urywało bobki i kładło na rany. No. To gniazdo jest tutaj, ale jest puste. No, czyli zabrałam z niego. A świnkę można oskurować, ale nie mam noża. Nie chcę noża. A pytałaś się, no. Myślałam, że mam zwykłe, nie mam. Wziąć ci? Jeden? Czy jeszcze wrócisz do miasta? Nie, już idę do tej kopalni. To wezmę ci jeden. Nie będę się wracać. Jak będziesz ten dobrze przebiegała, to możesz tą świnkę oskurować. Dobra. Nie wiem, czy będziesz biegał w tą stronę, młotek czy nie. Jeszcze pod domem jest to. W każdej chwili można skoczyć. A najlepiej to się pozbyć tych. Zostawię młotek, bo jak znajdziemy sobie kopalnię, to może zrobimy sobie magazyn przy niej, co? A co to za bliźnięta? O, właśnie mamy questa na królika. A, nie mam noża, żeby oskurować. Szkoda, tak zostawiasz takie mięso. Dobra. 5 patyków, 2 kamienie. A dobra, nam się dopiero lato zaczęło tak średnio. Mini zawał, myślałam, że nie włączam nagrywania za każdym razem. Marchew, mięso. A ta świnka... Przy domku gdzieś leży? Przy tym domku, wiesz co, ode mnie dosłownie jakieś... Jest w domku. A w środku? No, w tym małym, w tym mniejszym pomieszczeniu. Wilki. No. A bywa tutaj ta świnka. To ja już ją nieraz to zbierałam, rzeczywiście. Tak? No. Do sobie wilki przytargały. No. Tylko teraz tak, one tu są.
Teraz, gdzie ja tego królika pokonałam? Pokonałam. Brzmi jak jakieś wyzwanie. No nie? Pokonałam tego królika. Jak mi się wilk laguje. Ło, wilku, co to za klatkarz? 25 klatek wilk ma. O. Co mu się stało? O, a tutaj... A co to? Martwe króliki tu leżą, ale jak to dziwnie wygląda, bo aż dwa. A, list ubiega, dobra. Wszystko jasne. Chyba nawet nie spadło na dół. Ale szkoda, bo akurat mamy questa na króliki, a nam lis robotę tutaj zrobił. Oj. Dzięki, lis. Wilk się zaczął. Szukać do questa. O, a tam misiu jest. A w ogóle właśnie, pamiętasz przy tej maczudze Herkulesa, tutaj jest ten strumyk i ten strumyk wychodzi z jaskini, ja idę do tej jaskini. To nie jest, to już byłam tam. Tam się na... A, byłaś? Na, tak, tam misio był, dwa misie, ja je tam zatłukłam ostatnio. Na wprost się tam przechodzi, to jest dziura, po prostu przejście na wylot. A no to w sumie dobrze, bo ja mam tam iść. A nie było nic na ścianach na pewno? Chyba nie, wydaje mi się, że sprawdzałam, ale jak chcesz, możesz iść, upewnić się. Nie będę się stresować, żeby mi się zjedzą. Bo to wiesz, jak jesteś przy tym, to ci wyskakuje, potrzebny ci kill off i tak dalej, jak jesteś przy ścianach i ją dotkniesz tam minimalnie. A widzę to przejście, z drugiej strony już wyszłam. Rzeczywiście taki malutki przesmyczek jest, no. Co tu robi drewniana włócznia? Pewnie moja, bo w wilka rzucałam i nie trafiłam. Okay. Jest jeszcze jeden wilk chyba. No jest. Stwierdziłam, że rzucę w niego włócznią, a później nie, bo ta pałka jest lepsza i zanim rzuciłam tą włócznię, bo już miałam ją w ręku i wyjęłam pałkę, to on mnie zjadł. Mojego zastanawiania się było. On się chyba zaciął, biedny. Wilk? No. O, miejsce. O nie, bandyci! I to aż czterech! O, to fajnie. Bardzo prości są do zdjęcia jak coś. Nawet na nóż. Na pałkę ich ściągnij, dasz radę. Weź sobie ten, zaznacz może, gdzie oni są. Może chcesz z nimi powalczyć. Pewnie, znaczy, gdzie wiesz, jesteś? Nawet dwóch na teraz. Jednego. Tu jesteś, dobra. Tu już idę. Ja tam chętnie lubię się z nimi bić. Bardzo lubię tą grę pod kątem tego wszystkiego, co się robi, ale o, muszę się napić. Ale muzyka inna w ogóle całkiem. Bo brakuje mi tylko tego takiego eksploracji, więc chociaż ta walka z tymi zbójami daje takie odczucie. Walczysz z nimi? Dobra. Z dwoma. Resztę możesz sobie ogarnąć. Jak tu chłopaki pracują? Dwóch. Czterech myśliwych, pięknie. 58 monet z jednego. Elegancko, panowie. 88. A co robią? Polują na tu, na jelonki. Czterech idzie, wszyscy łuki napięte i idą. Ale fajna muzyka. Nie, jeszcze nie słyszałam. Mam za cicho gra, muszę chyba podgłośnić. Daj, 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 daj. A ja nie mam, właśnie mam taką... A nie, teraz mi nic nie gra akurat. Dobra, zaznaczyłam sobie na mapie, gdzie tam ja jestem teraz. Mhm. No to oni tu są. To ja biegnę dalej. Co to jest? Ryś? Nie. Króliki. Jak coś? A jak będziesz widziała króliki, po drodze też pole, bo mamy questa na 9 królików. Dosyć dużo. Bo ja mam zaznaczone marchewi mięso, więc... Ja też właśnie, ale czytałam specjalnie questy, zanim zaczęłyśmy. Sobie włączę, że do śledzenia. To jeszcze 8 potrzebujemy królików. Kilka dni przerwy i człowiek nie pamięta, jak sterowanie szło w grze. Nie. Zobaczę sam tą melodię. O. Życzę sobie szczęścia, jak wrócę do cyberpunka niedługo. Oj, oj. A może nie będzie tak źle. Oj, oj, oj. Przed nią był rok różnicy, teraz jest tylko kilka tygodni. Gdzie ty tu? Gdzie ty tu byłaś? Ja tej... Po drugiej stronie chyba tej wody. Musisz tak obejść trochę tą wodę. O, żubr, ła! Miś, a! No i... No tamten na pewno nie. Miesz. No tutaj coś mi tu harczy. A, misie tu są. A oni tam w obozie są? Są, dobra. Ło. To jak żubra, łosia, misia. Dobra. Mam kopalnię. Mam tak, cyna, miedź, sól. Miedź, cyna. Miedź. Ten z pięściami idzie. Cyna. Oj. O, dał radę we mnie strzelić pięścią. Cyna. Nie ma tu chyba żelaza. Cyna. Cyna. Jak on zasuwa do mnie?
No strzelaj, zanim się trafi. Oj. Czemu ucieka ode mnie? Nie wiem, jakiego koloru mogę się spodziewać tego żelaza, ale... A nie wiem, ja bym stawiała na niebieski, gdybym miała zgadywać. Jaki taka platyna, mówisz? No. No. Cena... Czy ty dwóch zdjęłaś? Tak. Okej, tu nie ma więcej. A obrabowałaś ich? To powinno być. Tak. Super. O! Laj mi się włączył, jak jestem w kopalni, coś nade mną jest. Ten bandyta taki zadowolony się... O, miał 70 monet przy sobie, fajnie. Ale będzie można tutaj kiedyś postawić magazyn i... w przyszłości oczywiście kopalnię, nie? Tak. Już mamy odblokowaną. Kopalnia? Kiedyś chyba odblokowała? Tak. Na końcu poprzedniego odcinka nam się chyba odblokowała. Może muszę sprawdzić. Faktycznie. 5064, pamiętasz, a 5064 mówiłam, kopalnie. Że wybuduję, a ty mi mówisz, zostaw na odcinek. Może po odcinku nam się. Widzisz. Budynki. A gdzie to będzie? Wydobycie? Tak, kopalnia. 6 osób może pracować. No ale butelek, Może być tylko przy wejściu do jaskini. A, ona się tak zasysa na samo wejście do jaskini, ale fajnie. To trzeba ją postawić. No ale najpierw magazyn i ewentualnie dom. Czemu nie mogę tego podnieść? Ale tu jest niefajnie, bo to są miśki zaraz przed wejściem. To trzeba się ich pozbyć. Zatem, no, ale one będą się respić, czy nie będą się respić? Pewnie będą, ale jak długo? Solony no bo żeby to dobrze funkcjonowało, to byśmy musieli mieć tutaj... No człowiek by musiał mieć magazyn żywno, albo by musiał mieć dom i magazyn, a żywność na przykład i drewno... Nie, żywność samą byśmy musiały mu ręcznie zapewnić, na przykład wrzucić mu, nie wiem, 200 mięsa do skrzynki. Teoretycznie tak. A czy oni i tak nie przychodzą potem do miasta posiedzieć na ławce przy ognisku? Zanim on by doszedł do miasta, to że musiał wracać. No właśnie. O, więc ja nie wiem, czy jak tak daleko by mieszkali, to czy by wracali. Plecak prawie pełny. No ale dobra, to tutaj na razie nie ma, to idę do tej. Patrzę za królikami, widzę królika. No wzięłam nóż, wyjęłam, a ty co? Mam cię. Ja tu przed chwilą chodziłam w jaskini i to mam wrażenie... Wilki mogą być spotkam... nad tobą. Albo misie. Królik! Królik, czekaj, bo się zmęczyłam. Daj mi chwilę odsapnąć. Stój. No. Tam, gdzie są króliki, to często są lisy. Widzę wilka. Jeszcze jednego. No i nóż mi się zepsuł. Wii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 i
Chyba wrócę do domu, zanim planowałam wrócić. Bo? Bo mnie wilki dojechały. Znam to. Nie tylko wilki, co mnie tu jeszcze gryzie? Dzik! No, nie było ich więcej. No. Dwa wilki i dzik. Dobrze, tak mam pełen plecak, trzeba się rozpakować. O, widzisz. Is that your blood you're covered with? Sobiera. A to jeszcze kawał drogi. Ojej, przez takie górzyste tereny. Ciekawe, jak to spotkam. Różności, różności. A właśnie trochę babki chyba po drodze zbierałam, czy nie w końcu te aż trzy? Może być. Futro, skóra. No tak. Drewno, futro i skóry trochę zebrałam. Przyda się na ciuszki, albo na sprzedaż, na coś. Na pewno się na coś przyda. Kiedyś będziemy te ciuchy robiły. To może z tych ludzi wypadło. Cebula, jabłkę to zjem. 129 mięsa, pieczone sobie zjem. No jak chcesz sobie też podbić trochę punkty produkcji, to możesz tam wziąć to całe mięso i je przepiec. W sumie mogę. No ale i tak nie będę na razie szukać. Chociaż
Mogę je sprzedać. Przepieczone do sklepu, no. Ale czy musi być to w Piastowie? Nie musi być w Piastowie, nie? Może być w tych nie, skałkach. Nie, absolutnie. Obojętnie gdzie. Bizią. Zawsze czy to fajny pieniądz. Tu? Można. Ha, jak fajnie, że można przy tym ognisku. Wow, taka góra jest. No nie mów, że tutaj ta kopalnia będzie gdzieś tam... O nie, jak ja mam stąd zejść? O nie. A jak zejdę, to jak ja później wrócę? O Jezus, szybko. Dobra, idę. No. A gdzie to jest wejście do jaskini? Ja się pytam. Padł mi poziom produkcji. Od razu. O. No nie gadaj, że to tutaj. Co to za wejście? Nie. To jest jakieś... Co to jest? Ja weszłam do takiej jakby jaskini. Tu są trzy złoża soli. Okej. Okay. I koniec. Okej. Okay. No to ambitna. Serio? Grałam ostatnio w Pali, ale... i próbuję na F wszystko robić. Ojej. Ale wiesz co jest najgorsze, że to jest właśnie ta chyba dziura. Chyba gdzieś tam, że jest jeszcze... Jeszcze raz się muszę rozejrzeć, bo nie wierzę, że to jest wszystko. Jeszcze bum. Nie, no nie ma tu nic. A ile? Może zdążę dzisiaj dojść do tej jaskini, do której chciałam dojść. Dziki dalej tu nie istnieją? Ciężko powiedzieć. Dziki. No nie ma tu wejścia do jaskini. O, już się odnowiła. Tylko to coś. A może to jest szczelina w teksturze? Nie, no bo są trzy złoża soli w środku. Więc, no, nie wiem, dziwne to troszkę, ale... Może specjalnie taka zmyłka. Taka mini? No. Bo już tam jest jakaś kopalnia, ale nie. Na króliki polujemy, ale jakby co? Tam jest jakiś domek. No to jak już tu jestem... No pewnie. Przejść skała obok... zablokowana. Przejść obok opuszczonego domku i go nie obrabować, to jakby po prostu... Nie, tak się nie tak się nie godzi. A to taki domek, do którego trzeba wejść z parkurem, moja droga? To jeszcze lepiej. Najlepsze takie są. Żelazna siekiera 16%. Pomimo tego, że to niby tylko 16, to żelazna w porównaniu do kamiennej to i tak dłużej na 16 wytrzyma niż kamienna nowa. Włócznie rybackie 3. Zastanawiam się, czy ty nie weszłaś właśnie do jednej z tych, co ja mam zaznaczone, żeby je zobaczyć. Obok ciebie jest jeszcze... A, tu zaraz będziesz przy tamtej. No, to tamta mam... jest trzecia. No to mam zaznaczoną. To tu no, cię to jeszcze więcej... nie było. U ciebie jest nadzieja. U mnie jest nadzieja. No wejście jest fletnia jak pana. Normalne. Zobacz, czy to jest ta fletnia pana, czy to jest prezent. W ogóle tu filar na środku drewniany stoi. Dwa filary podtrzymują te kamienie. W ogóle... 120 monet. To jest poważna kopalnia, tu jest normalnie ten podjazd, dechy rozłożone, ściana drewniana. A nie, z tej strony można było tu wejść? Nie, trzeba było parkurem. Ha? Parkur. I widzę scenę z biura. Szukaj. Kolejna ściana. A co to jest tam przeciwko mnie? A, miasto. Powiedz, że masz tam żelazo. Nie ma tu nic, ale jak się przejdzie przez całą tą dosyć ładnie wyglądającą kopalnię, to wypadam chyba tam, gdzie ty znalazłaś, zakładam tę sól. A jest żelazo. Znalazłam żelazo. Nie. Jest? No, przynajmniej jedno. No. To tu były wcześniej też? Może dopiero jak tu? Jest jedno, to znaczy, że będzie więcej. Czyli tam musimy postawić magazyn przede wszystkim. To czekaj, żelazo. Tylko tędy się nie da wrócić, muszę iść dalej. Dobra, przynajmniej cyna, sól, żelazo. Kopalnia dobra. To mini miejsce dla dzieci. A wy tu macie kopalnię. O, ale... Czy my możemy tu kopać? Czy ta kopalnia nie wychodzi w miejscu, gdzie ta kopalnia już do kogoś należy? Nie, jesteś dalej poza czerwonymi. Na pewno? Tu jest ja sporo. Ja jestem teraz w kopalni. Ich. Ja tak balansuję na krawędzi, że tak powiem. To jest chyba... Ja nie wiem, czy to nie ale jest ta sama. Masz... Widzisz? No siema. No właśnie. Ale jak jest żelazo? Jest żelazo? Jest. No to jest. Ja biorę kilo w rękę i kopię, no co? I nie jest napisane, że... Że kradziesz, tylko... Nie, absolutnie. A nie, tu jest miedź, miedzi nie.
Gdzie jest to żelazo? Chyba gdzieś jest. Tylko jak oni mają wejście z tej strony, to my musimy nawet z drugiej sobie. Tylko, że właśnie tam trzeba uważać na spady. Cyna. Żelazo. Dobra, dwa razy kopnię żelazo i nie będę się mogła ruszyć. Sól, miedź. Ja już biegałam tutaj w tej kopalni, mówiłam właśnie, że mają tak fajnie. Tutaj mają stoły w ogóle i krzesła. Gdzie to żelazo jeszcze jest? Cyna? Jest chyba jedno wyjście. No, zauważyć bym chciała, że wejście, które ja znalazłam, jest od strony poza miastem. Wciąż balansujemy na kresce, więc w sumie tu jest żelazo na pewno. Ale już nie mamy miejsca w ekwipunku, trzeba postawić magazyn. Ale myślisz, tu nie wyjdę. Za dużo. Tu nie wyjdę na górę. Miedź. Właśnie. No. Miedź. Nie wyjdź, tutaj jak zejdziesz raz, żelazo. To już nie wyjdziesz. Czemu? Bo tutaj nie ma. Trzeba wyjść z tej strony od wioski, przebiec dookoła i wejść znowu z drugiej. Jest taki wysoki spad kamienny. Kurde, to jest strasznie dużo rozwidleń. Ja się już zgubiłam. Dun, dun, dun. Mam cię gdzieś po prawej, widzę, dobra. Chyba tam chyba zrobiłam kółko. I tak, da się tutaj zrobić zrobiłam kółko. Kółko. Ej, to do wyjścia. Zrobiłam kółko. Zukosa, Zukosa. Próbuję iść Zukosa. Ale to jest, a to jest wejście? No, od miasta strony, no. No to ja nie chcę, drugie. No to tamto. To nie da się kopalnią tam przejść? Nie, jest taka strasznie stroma skała i nie da się na nią wejść. No biegnij, no. Okej. Okay. Okej. Okay. No, dawaj. Jeszcze bardziej w bok? Tutaj chyba gdzieś. Jak to wejście masz? Tutaj. O. I to no. Mówisz, sama kopalnia? Tutaj nie ma nic. Dopóki nie dojdziesz do ludzi do domu, to tutaj nie ma nic do kopania. I taka jest kopalnia. A zobaczmy, czy wydobycie, kopalnia... O, nie da się postawić tej kopalni. Czyli liczy się cała jako ich? Nie, to po prostu nie chce mi się zastać, tak jakby to nie było wejście do kopalni. Bo tu nic nie ma. A, rozumiem, kopalnię próbujesz postawić, nie magazyn, dobra. Kopalnię. No to możesz tam iść wygląda. Na koniec zobaczyć właśnie, tylko jak tam spadniesz na dół, to musisz znowu lecieć dookoła, jakby co. A zobaczy, czy od nich można, od ich wejścia. Budować? No. A to już jest chyba na ich terenie, ale możesz spróbować. Wiesz, tam przejmujemy miasto. Aha, tu jest taki spad, rozumiem. No, nie da się tam. No skoro w tych okolicach jest żelazo, jest tu jeszcze jest jedna kopalnia. Patrzyłaś tą kopalnię, co jest po drugiej stronie jeziora po lewej już? Była ta druga? No dobra. Teraz są tak wyraźne te kopalnie na mapie. Nie. O kurczę. Dobra, tę tutaj też patrzyłaś. Ja się oczywiście już zgubiłam. O, i tu chyba trzeba skręcić. Dobra, mam cię. Może nie, bo oni tu mają zbudowaną kopalnię. To oni mają to samo, co właśnie próbujemy zbudować. To taki... to jest taki drewniany jakby ruszt. Rusztowanie takie drewniane. Ruszt. I oni tu mają to przed wejściem. Ruszt. Czyli oni tu mają kopalnię. Nie da się kopalni... Chyba, że nasze kopalnie będą miały żelazo właśnie, jak się kopalnie zbuduje i ta ściana tylnia się otworzy. Możemy spróbować. A tutaj można sobie tak przechodzić, wiesz, ręcznie, nie? Możemy spróbować postawić kopalnię przy naszej pierwszej kopalni. W sumie tam jest czy tam na południe to kawałeczek, nie? No tam... A druga jest Piastowia. Tam za jeziorkiem jeszcze, pod tym dużym jeziorkiem takim fajnym, podłużnym. Wrony. Tak, to będzie to.
Jestem w szoku, że tutaj nigdzie nie ma kopalni. Spodziewałabym się ich tutaj... A nie ma. Więcej, nie? Mhm. O, a szukamy ludzi, bo w sumie tu siedzi grupka. A jak tam stoimy? Kogoś potrzebowaliśmy jeszcze. 3, 2, 2, 2... Ło, Mieszko, ale ty masz 1, 1, 1, 1, 2. Właśnie, możemy sprawdzić w zarządzaniu. Kolega się dopiero uczy. Domy. No mamy dwa puste domy, swoją drogą. Duże. Te duże, tak? Dobra, bo te małe będziemy... Mhm. A przenieśliśmy z tych małych, przyniosłaś już chyba, nie? Znaczy dwa duże domy są pełne, ale dwa jeszcze są puste. Ale te pełne to są z tych przeniesionych, nie nowych. Z tych przeniesionych ludzi, z tych małych domków przy polach? Chyba nie. Nie, chyba nie. Znaczy ten zburzony? Nie, nie, ten zburzony. Bo jeden dom zburzyłyśmy. Zburzyłyśmy ten przy Maczudze na pewno. Zburzyłyśmy ten przy polu jeden. I tam były jeszcze dwa małe domki, w których ludzie nie do końca byli szczęśliwi, że tam są. Mhm. To właśnie nie wiem, czy to tak. A właśnie, jeszcze nawiązując do szczęścia, to dostałam informację, że nie chodzi o to, jak duży ma być dom, tylko z czego ma być zrobiony, żeby oni byli szczęśliwi. O. Czy a co? Wielkość to kwestia tylko ilu dzieci się dorobią. A to co, przerabiamy tam te drewniane kamienie? Ale to jest też trochę dziwne, bo prosty dom i dom mają po 4 miejsca. No właśnie. Więc jaki sens budowania domu, skoro prosty dom ma tyle samo miejsca? Dom jako dom nie daje więcej zadowolenia, wydaje mi się, że w sumie więcej można dać pewnie w tych ozdób domu niż w prostym domu. Pewnie tak. Może chodzi o estetykę. Patrzymy o, na gwiazdy. No to nie wiem, jak mamy przenieść ludzi, no to wtedy... No wtedy nie mamy wolnych domków, wtedy nie, wszyscy są już sparowani. Bierz nowych, nie przejmuj się, tamtym zrobimy kamień, a jak im się nie spodoba, nie podniesie im się zadowolenie, to im po prostu wybudujemy kolejne, a tamte zburzymy wtedy. Czekaj. Mamy tak. Swiegniew 29. Nie. Wojbor 20. Dobry w wydobywaniu. Boguwola 24. Boguwola. 20-24, myślisz, że będzie ok? Myślę, że tak. Ktoś gdzieś pisał, że 20 lat różnicy może być? 20? Jak 20? Podobno w wiedzy. O, żebyśmy sobie weszli do wiedzy i tutaj są... Wiek. No. O, do 55 roku życia jest dorosły. To oni się mogą rozmrażać jeszcze. Zasoby. Zgubiona przesyłka. Wow. Sadzonka śliwy. Znalazłam w wodzie pakunek. A nie wiem, czy będziemy mogli ich wziąć, bo my mamy przecież... Jak my stoimy? Możemy mieć problem z tym. Reputacją. O, właśnie. 2600. O, to kamień. Myślałam, że to skrzynka. Ty warto w tę trzcinę wchodzić. Skrzynkę w niej znalazłam. 2800 na jedną osobę. Na kolejną jedną. Czyli później pewnie z 3000 na drugą, czyli trzeba porobić questy. Spunkowy kapelusz znalazłam koło domu. A dopiero co kupiłyśmy sobie, nie? No właśnie. Trzeba to częściej... To będzie dla kogoś. No, trzeba częściej wchodzić w trzcinę, w wodzie. O! Porzucone pakunki tam były. I monet, przynajmniej 140 znalazłam. A czy drugi też miał monety? Teraz nie wiem. Drugi chyba nie, tylko kapelusz i... wino? Biegnę bokiem, biegnę bokiem, biegnę bokiem. Nie, biegnę do jakiegoś domku, to widzę, ale pewnie go już... Tam jest... ugrabiłyśmy, ale może to może być się... ten z misiem, to uważaj. Nie, nie, to jest taki rybacki następny. Tak, no, ja tu z misiem. Misia masz obok. Misie? Mhm, na 100%. W skrzyni nic nie ma, mieszków nie widzę na oknie ani nigdzie. Gdzie dać sadzonkę nie. Śliwy? No zobacz, jest napisane. Nie ma, a magazyn, dobra, dobra. Chyba nie ma jako tako racja, bo one mają zapisane niektóre rzeczy. Magazyn zasobów ma napisane, niech będzie. No, czyli zwykły. Zwykły. No to już nie będę z tym nożem chodzić. A czego sadzonka? Śliwy.
sumie może od razu ją posiać, bo powinniśmy mieć jeszcze wolne sloty w sadzie. Dobra, sadzonka, śliwy jedna. Mamy więcej? Nie, chyba nie. A jeszcze worek znalazłam, dobra. I ekstra kapelusz. Ja mam płaski słomkowy kapelusz. A to jest słomkowy kapelusz. Jest troszkę słabszy. Nasz ma 9%. A, jeszcze czytałam o szczupakach. Pisali mi ludzie w komentarzu, że dają dużo, bardzo mięsa. Chyba 10 mięsa rybnego. A rybne mięso jest droższe o wiele od zwykłego mięsa, wiesz, ze zwierzaczków. O, ciekawe. Świnie. Świnie! Nasze czy znalazłaś? Okej. Dzikie. Dzikie świnie. Dobra, jak się sadzi w ogródku? Au, ty jędzo. O nie, trzeba będzie worek do siania i sadzenia. Nie. Dobra. Wcale nie widać, że nie zajmuje się tym. A ja kilofem? Walczysz kilofem? Dobra. No. Gdzie jestem? Nie wiem, że jestem za naszym... Ja jestem pod naszym domem. Biegłam na znacznik, nawet nie wiedziałam, że przez własny dom. O, siema, przebiegam. Zgasz tą pochodnię. No weź ładniej, ten ambience jest ładny. Futro, kamień, trochę miedzi, trochę żelaza. Możesz sobie poprzepiekać żelazo? Poprzepiekam sobie. Okej. Okay. A tak w sumie zerknę na ludzi, czy ktoś może w ciąży poza naszymi mężami. Nie. O, a Sobiesława nie ma roboty. Okej, okay, masz drzewo. Sobiesława nie ma roboty. Drzewo śliwy masz. Piękne. Jak te nici tu ładnie wyglądają. Muzyka w grze wyłączyła się, czy jej nie słyszę? Chyba mam za cicho słuchawki. Tego sobie. Nie to idziesz tu, moja droga. Pom. Do rolnictwa. Zawsze, jak oni jednak mają pracę, to zawsze im ten humor troszkę podskakuje. Nieznamir, gdzie ty mieszkasz, chłopie, że ty jesteś taki niezadowolony? Chyba te dwa domki wtedy. No może jak jestem w domu, to zmieni im te ściany? Jak tam, mój drogi? Cześć, mogę cię zjeść? Bo ty chciałaś burzyć te domki, ale to burzymy domki, czy zmieniamy ściany? Nie, zmieniamy ściany na razie. Skoro wielkość domu może nie mieć znaczenia, tylko rodzaj obudowy, to mam coś dla ciebie. Weźmy kamień i pewnie jakieś kłody będą potrzebne. Goodbye. A nie, to chyba deski? Chyba deski były potrzebne, czy nie? Patyki. Podoba mi się wyjście z mojego domu. Wychodzisz na ten, robisz jump! Aha. No, przejdę się koło tego domku, może tutaj też są zbłyezną. Tutaj mamy taki też brzydki domek, zarządza. Kto tu mieszka? O, Oda i Nieznamir. I oni nie są szczęśliwi. Na razie was przeprowadzę. Moi drodzy, tu. Oda. Nieznamir. A później podobno jak będą już w parze, że tak powiem, że się złączą, jak się przeprowadza jedną osobę, to się druga automatycznie też z nią przeprowadza. No bardzo dobrze, że tak zrobili, bo czasem można się pogubić, kto miałby być z kim. I teraz co? Jak to mam zrobić? Buduj, naprawiaj, dodaj cieplenie, usunąć plenie, zniszcz. Zniszcz chyba. A masz kupiony ten? Co ci daje pół pożywa z powrotem? Umiejętności... Nie mam. Nie masz. Ale to co mi odda? Trzcinę i patyki? No to chyba tak. Miau. Miau. Typu. Budowanko. Ku. Rękodzieło. Budynki, rolnictwo, wydobycie. Kopalnia, tak? Działa. Mogę ją tu postawić. Stawiać? Pewnie. Stawiam. Teraz trzeba przynieść sobie desek sporo. Okej, dobrze, że mamy tu magazyn zaraz obok. Nie.
ciekawe, czy jak wstawimy kopalnię, to w środku pojawią się wszędzie teraz takie dechy i podstawki pod ściany, te belki stropowe. Ano. I tak dalej. Faktycznie. Nie mogę się ruszyć. Czy my mamy młotki? Powinnyśmy coś mieć, ale... Oj, ciężko jeszcze. Ciężka ta deska. Miedziane młotki dwa są, biorę jeden. Ani kowal trzeba będzie dorobić. Młotki? Dobra. Ale to niekoniecznie taki już, tylko tak ogólnie, nie? Mhm. Lubię tam na tym kowale. Deska, nie, kłoda tym razem, no nie. Ja tu się wzięłam desek, przygotowałam, że będzie trzeba desek dużo wziąć, a tu... kłodę daję. Czyli ten dom jest, jak go budowałam. A, to ten. Trzeba mieć dobrze ten w rękach. Ściana. Kłoda. Kamienna ściana z oknem. Co ja mam w kieszeni, że mi tak... A, bo ja mam pieczone mięso, nie sprzedałam. Produkcja! Wiesz co, ja to mięso wrzucę na razie tutaj do zwykłego magazynu, dobra? Jesteś jeszcze na wiosce? Jesteś. Możesz go zabrać do magazynu żywności. Zapomniałam, że miałam sprzedać. I tak biegam i zastanawiam się, czemu mi ciężko, jak coś podniosę? A jednak jest więcej desek wymaganych. A 12 desek? Dobra. A. Budowanie mi się podoba. Dobrze, że ten magazyn jest tak zaraz obok, bo przynajmniej można to wszystkie surowce szybko złapać. Jej, mamy pochodnie w środku! Idę zobaczyć, jak to w środku wygląda, tylko zrzucę z siebie zbędny balast. I zobaczę, co się odkopało. No, oddawaj babka, nie. Nie, nie całą! Dobra, są kamienie, ale dach jeszcze. Dach, no, w dach jest jeszcze na razie z tej, z pleciugi. A jeden, a nie, tu są. To mamy Czesława i Wilburga. Mają jeszcze 5 drewnianych młotków, dadzą radę. W magazynie? Mhm. Miedzianych nie, ale drewniane są. Ja nie zauważyłam drewnianych. Wleciałam od góry, już... Dobra, ślepa jestem. Ja szukałam konkretnie tych młotków, więc zwróciłam uwagę na nie. Także tak. Siódemeczka. Czesław i kto to był? Oda. Wilburga. Miedź. Cyna. Miedź. Wow, mamy w środku deski, strzałki i w ogóle są strzałki do wyjścia, nie zgubisz się. O, jak fajnie. No. Ale elegancko. Cyna, to jeszcze nie. Miedź. Ty, ale tych strzałek jak mrówków dali, jak się zgubisz, to po prostu dostaniesz złoto. Mhm. Albo jak się zgubisz, to może znajdziesz złoto. Dalej, cyna. Na razie jestem jeszcze na początku kopalni, ale i tak sprawdzę. O, skończyły mi się kamienie i kłody. Sól. W kieszeni czy w magazynie? W kieszeni. Ojejku, rozchodzi się na różne strony, jeju. To dobrze, w magazynie jeszcze coś jest. Jest żelazo! Tak? No. Po otworzeniu tej ściany? Mhm. Super. Aha, bo ty zbudowałaś kopalnię, to w takim razie trzeba wziąć zarządzanie. Kopalnia. Żelazo chyba na maksa, nie? Nic innego nie potrzebujemy? Pewnie, ładuj żelazo i teraz będziemy robić żelazne rzeczy. To jest za tym deską, nie wiem, nie da się... A to aż 6 osób może pracować. Tylko kogo zabierzemy z pracy jakiejś? Na pewno rolnika zabierzemy, albo dwóch nawet. Jak fajnie! Jaka głęboka? Mieć jest. Ja się zastanawiam, czy teraz ta chata wydobywcza jest nam potrzebna, chociaż oni w niej zbierają wapień i słomę. No to może im zostawię. Nawet bez pochodni w łapkach jest tutaj całkiem jasno. I tak jeszcze będę trzymać pochodnie, co by się lepiej to oglądało, ale wciąż jest wystarczająco... Ole żelaza! Wow!
Chociaż dużo się nie wykopuje, jak się tak rąbie. 24 sztuki mam. Cena jest cennie. Hihi. Kurczę, musimy te konie... Czy nie, na osiołkach się nie da jeździć. Musimy w te konie zainwestować, żeby szybciej się podróżowało z miejsca na miejsce, bo... Wróciłabym teraz na... do kuźni i porobiła rzeczy. No. Jak fajnie strzałki pokazują. Zebranie mamy przy ognisku. Zgaszonym, no ale są. Odpalę wam ognisko, proszę bardzo. Tu jest koniec na razie. Jaskini. Tu jest kolejna. Wow. Kamienna ściana z oknem? Tak. Bo tutaj. Przetestuję dla ciebie strzałki. Co znaczy? Sprawdzę, czy prowadzą do wyjścia. Aha, to jeszcze nie testowane. Nie. To są jakieś strzałki, gdzie prowadzą tego mieli. Prowadzą w drogę w przeciwnym kierunku, jak przyszłam, więc muszą do wyjścia. Elegancko, nie zgubisz się. To w tamtych kopalniach nie było strzałek? Nie zwróciłam uwagi. Ja też nie. A tutaj pierwsze, co mi wpadło w oko, to strzałka, więc nie zauważyłabym. No może nie zauważyłabym. Jak nie zapomnę, sprawdzę na nagraniu, czy są. Nóżki do siekiera miał zaznaczone. Zrobione mam wszystkie trzy. Hihi. Niu. Tak, strzałki prowadzą do wyjścia. No to super. To sprawdzone. To sprawdzone. Tak, akurat na koniec. Idealnie. Bardzo ładnie. Dokładnie. Na koniec odcinka. Jej. No. To mamy kopalnię, całkiem nawet owocny ten odcinek wyszedł w takim wypadku. Żelazo, kopalnia. No. Co tam jest na górze? A, drogowskaz. Okej. Okay. Dzięki za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się ciepło. Yahoo! Bajo! Ja w sumie nigdy nie mówię, że następny odcinek jest u ciebie. Myślisz, że wszyscy wiedzą? Znajdą, jak będą chcieli.